Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, już w świątecznej scenarii, bo zaczęliśmy grudzień, ale dzisiaj taka, myślę, miła odskocznia od codzienności, od tego świątecznego klimatu. Mianowicie zapraszam Was na Mierzymy z HM-u. Jeśli interesuje Was ta tematyka, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Razem zaczniemy sobie na bogato od takiej oto mocno zdobionej cekinowej sukienki. Sukienka prezentuje się w ten sposób. No jest ogólnie ładnie wykonana, ładnie wygląda, ale jest bardzo krótka. Ja ją zamówiłam w rozmiarze L. No jeśli chodzi tutaj na szerokość, no to ona jest jak najbardziej w porządku. Z tyłu jest na zameczek. Tylko że jak ja podniosę ręce do góry, to po prostu ona mi się kończy tutaj, więc nie ma opcji, żebym ja w tym gdzieś wyszła. No chyba, że do jakichś takich, wiecie, ala skórzanych spodni, no to może byłoby spoko, ale w innej sytuacji no raczej nie. Niemniej jednak, jeśli jesteście niższe, to możecie jak najbardziej spróbować z tą sukienką. Ona jest jeszcze w odcieniu srebrnym i czarnym, jak dobrze pamiętam. Także mierzymy kolejną rzecz. Tak prezentuje się kolejna sukienka. I powiem Wam, że to jest taki niewypał. Znaczy się, no może jakby to jeszcze jakoś wyprasował, to jako tako by to wyglądało. Natomiast ten materiał jest taki dość cienki, lejący. Wystaje tutaj multum nitek, jest to no, naprawdę źle wykończone. Ogólnie cała sukienka też leży mocno średnio. Ja ją zamówiłam w rozmiarze XL. Jest dość krótka, no na pewno pójdzie do zwrotu, bo wygląda po prostu źle. Także, no nie wiem, dajcie znać. Ogólnie nie wiem, co mnie podkusiło, że ją zamówiłam, bo jak tak teraz na nią patrzę, to no nie wiem, chyba żadnych plusów w niej nie znajdę. No, także tak. I kolejne dwie rzeczy, które przymierzę sobie razem. Tu jest taki oto sweterek pomarańczowy. I do tego mam takie zwykłe, klasyczne dżinsy. I tak prezentuje się ten zestaw. No, sweterek jest niestety sztuczny, ale ma bardzo ładny kolor, bardzo fajnie wygląda. On jest taki bardziej crop topowy. Możecie sobie go też tak założyć na jedno ramię i też wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chodzi o spodnie, no to ja klasycznie zamówiłam w HM-ie rozmiar 46. Wzięłam też rozmiar 48 w razie W. Ale powiem Wam, że klasyczny rozmiar w zupełności wystarczy. Tam co prawda były komentarze, że te spodnie wypadają o dwa rozmiary za małe. Ale ja tej 48 nawet nie rozpakowuję, bo jest to bez sensu, bo te leżą naprawdę ok. Tak się prezentują z tyłu. Ja je zamówiłam, bo one były na jakiejś wyprzedaży za 5 dyszek, dlatego je wzięłam, bo mam taki problem, że dla mnie wszystkie spodnie są za krótkie i jak noszę botki, to one mi się kończą w takim miejscu, że po prostu mam taki prześwit i mi podwiewa. I te przy moim wzroście są naprawdę dość długie. O, nie wiem, czy to widać. I zakrywają mi kostkę, więc będę nad nimi myśleć, bo jedynie co mnie denerwuje, to mają stan w takim miejscu, że tu będą boczki wychodzić. Ja jednak wolę takie spodnie troszkę wyższe. No ale nie wiem. Poza tym wydaje mi się, że leżą naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie tutaj wyszczuplają. Na tyłku też wydają się być naprawdę spoko.
No także nie wiem, mam co prawda jeszcze jedne spodnie, które może teraz Wam pokażę. Jeśli chodzi tutaj, to tak jak mówiłam, spodnie 46, sweterek rozmiar L, bo tego nie powiedziałam. I tutaj mam takie jeszcze jedne, one się nazywają Loose Mom Jeans, także zobaczmy. Te spodnie prezentują się w ten sposób. Tutaj też mam rozmiar 46, no i one już są standardowo ponad kostkę. Na pupie wyglądają bardzo fajnie. Też są dopasowane. Tutaj poniżej łydek są już takie luźniejsze. No też wyglądają w sumie ok, ale te poprzednie chyba jakoś tak fajniej wyszczuplały. No i przede wszystkim to, na czym najbardziej mi zależy, zakrywały kostki. No bo jednak jak ja śmigam rano w tom i z powrotem, jest jednak trochę zimno. No, także co prawda przydałyby mi się takie klasyczne czarne spodnie, bo nie mam. No, ale to chyba jednak nie będą te. Kolejna rzecz to też taki sweterek. Tym razem z takim półgolfem. W bardzo popularnym teraz szałwiowym kolorze. Ten sweterek prezentuje się w ten sposób. Jeśli chodzi o materiał, no to tutaj też jest to akryl, więc to samo co w poprzednim. No półgolfik fajnie, ja ogólnie lubię, bo nie lubię się wiązać szalikami, więc jeśli mam już coś takiego w swetrze, to fajnie. Jeśli chodzi o kolorystykę, to ten szałwiowy mi się bardzo podoba, ale wydaje mi się, że ten pomarańczowy tak dużo lepiej rozświetlał mi twarz, przez co też wyglądałam w tym tak jakoś żywiej. On też jest taki crop topowy raczej, chociaż jest troszkę dłuższy od tego pomarańczowego. Także to już kto co lubi. Zarówno jeden, jak i drugi był w rozmiarze L i występuje naprawdę w wielu kolorach, tylko że te fajniejsze kolory od razu się wyprzedają. Także jeśli szukacie czegoś takiego stosunkowo niedrogiego, może z nie najlepszym składem, tak wiecie, raczej na jeden sezon, bo to nie będzie sweter na lata, to możecie sobie zerknąć, warto się zainteresować. A tymczasem pokazuję Wam jeszcze koszulę, którą zamówiłam. I jest to taka flanelowa, ala flanelowa koszula w kratę. Tak się prezentuje koszula. Ona również jest w rozmiarze L. No taka puszczona, jakoś w ogóle mi się nie dziwi, może nie dziwi, nie widzi. Może gdybyśmy ją wrzucili tak, no to już wygląda trochę lepiej, ale jakoś w ogóle nie czuję się w tej kracie, w tych kolorach. Wydaje mi się, że wyglądam w tym mdło i mi to nie pasuje. Koszula jest w rozmiarze L. Ogólnie bardzo mi się podobają takie koszule w kratę i chyba będę polować po prostu na coś takiego bardziej żywego, albo może z butelkową zielenią, z czerwienią. Nie wiem, zobaczymy. Myślałam, że to będzie fajna alternatywa. No i ogólnie koszula jest ładna, ale ja się w sobie w niej nie podobam. No. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o sukienki, no to obie idą do zbrotu. Swetry raczej też. Będę się zastanawiać nad spodniami. Jeszcze raz sobie na spokojnie właśnie zobaczę te i przymierzę te niebieskie. Bo ogólnie w takim luźnym stylu mam, no mam dwie pary spodni, ale właśnie jeansów, więc no nie wiem, może przymierzę sobie je z butami. Bo w zasadzie jedne i drugie mi się podobają. Te są fajne, bo mają właśnie taki wyższy stan, a tamte są troszkę płytsze, także no nie wiem, będę się zastanawiać. A tymczasem co? Kończymy ten film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście zapraszam jak zawsze do dyskusji w komentarzach. No i co? W tym okresie świątecznym oczywiście też zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli tego nie robicie. Do Wigilii codziennie będą się pojawiać vlogi o godzinie 7:30, także serdecznie zapraszam, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!